Dzień dobry, bardzo witam serdecznie. No i nadchodzi nam nowa aktualizacja 2.7 do WOTA. Oczywiście tutaj mowa o Xbox One i PlayStation 4. Tak więc zacytujmy: od piaszczystych wydm, przełęczy Skorpiona, po śnieżne doliny Siewiergorska, pola bitew w World of Tanks są tak różnorodne jak maszyny poszczególnych państw. Każda mapa składa się z różnych rodzajów terenu, wzgórz, łąk, strumieni i trzeba je wszystkie przemierzyć w drodze do zwycięstwa. Wkrótce 2.7 wojenna zawierucha. Pojawią się ulepszone efekty środowiska, dzięki którym jeszcze głębiej pozwoli nam to zanurzyć się w atmosferę bitwy i, no, można powiedzieć, realnych dźwięków, odgłosów. Nowe efekty cząsteczek i dźwięki. Tutaj jest mowa o wszystkich platformach, no i chyba na PC również, chociaż nie jestem pewien, bo numeracja jest 2.7. Na wszystkich platformach pojawią się nowe widoczne efekty cząsteczek oparte na rodzaju pokonywanego terenu. Efekty te będą się różnić w zależności od wielkości poziomu, a nawet prędkości pojazdu. Dodaliśmy także ulepszone dźwięki, które będą odpowiadać rodzajowi substancji. Przykładowo, gdy będziecie jechać po różnych rodzajach terenu, usłyszycie niewielkie obiekty uderzające w błotniki czołgu, rozchylaną trawę itd. Warstwa dźwiękowa została nagrana specjalnie na użytek nowej funkcji i opracowana tak, aby symulować jak najlepiej prawdziwe czołgi. Przy największym zbliżeniu widoku z trzeciej osoby oraz widoku z pierwszej osoby usłyszycie następujące substancje oddziałujące z waszym pojazdem. Beton, pył, trawę, żwir, błoto, piasek, śnieg i wodę. Nowe efekty cząsteczek przy interakcji z waszym czołgiem pojawią się dla betonu, pyłu, trawy, żwiru, błota, piasku, śniegu, dróg, kamieni, drewna i wody. I efekty gromadzenia substancji tylko platformy HD. Oprócz nowych dźwięków i efektów cząsteczkowych, platformy HD, czyli Xbox One i PlayStation 4, otrzymają nowe zmiany wizualne pojazdów, zależnie od terenu, przez który przejeżdżacie. Efekty gromadzenia się substancji będą wpływać na poziom, rozmiar i prędkość waszego pojazdu. Interesująca opcja. Opcją jest możliwość zmycia brudu z czołgu poprzez przejechanie przez wodę. Uważajcie jednak, żeby nie utopić maszyny. I teraz kilka przykładów, jak będzie się zmieniał wygląd pojazdu, czyli pył zbierany będzie na gąsienicach, kołach oraz dole kadłuba. Trawa będzie powodowała, że gąsienice, koła i dół kadłuba będą mokre, co może skutkować powstaniem błota. Piasek gromadzi się w różnych miejscach na pojeździe. Śnieg zbiera się na gąsienicach, kołach oraz dole kadłuba. Gromadzi się także na górze nieruchomego pojazdu i spada po ruszeniu. No, czyli tutaj najprościej mówiąc, jeśli będziemy stali pojazdem na mapie śnieżnej, no to będzie nam czołg obsypywało śniegiem i z chwilą, kiedy my ruszamy, ten śnieg spada. Już sobie to wyobrażam, jak to będzie pięknie wyglądało. Niby nic, ale jednak taki urok graficzny, dodatek piękny dla oka zawsze się przyda. No ale tu również silnik graficzny na takie rzeczy pozwala, nie to co na PC-cie. No i woda będzie sprawiała, że pojazd będzie wyglądał na mokry, stopień zmian będzie wyglądu będzie zależał od rozmiaru rozprysku przy wjeżdżaniu do wody. Efekt ten będzie powodował zamianę pyłu w błoto, może też zmyć nagromadzone substancje. No i to chyba na tyle. No i cóż, mogę dodać, muszę się przyczepić, wiecie, znowu do tego War Thundera, albo nie, w sumie, no nic nowego, no, jeśli chodzi o WT, teraz, jak widać, nie zaskakuje niczym WT, a tutaj widzę, naprawdę się pięknie wszystko rozwija, jestem bardzo zadowolony na chwilę obecną z gry. Coś pięknego naprawdę. No jak widać, dziewiątka już zrobiona, ale to już nie o tym temat, tylko
temat na inny odcinek. Także dzięki bardzo za wysłuchanie. Trzymajcie się.